Cześć ludzie, dziś rzucimy okiem na Tora, o którym już wam mówiłem, w końcu się udało. W końcu do mnie doszedł tak naprawdę, dosyć długo mu to zajęło. Tor, najnowszy Marvel Select, jeden z najnowszych Marvel Selectów. Ekskluzywny dla sklepów Disneya, niestety praktycznie będzie nie do dostania w Europie. Trzeba go ściągać ze Stanów. Mnie się udało, nie było żadnego problemu. Przy tym jak mi znajomy pomógł. Przy okazji testujemy czarne tło, dajcie znać jak to wygląda. No i tak, Thor. Chwilę się nim pobawiłem i naprawdę jest przemocny, wszechpotężny. Nie mam na razie jak o nim powiedzieć złego słowa. W każdym razie Thor jest... W najnowszym swoim kostiumie zdecydowanie w 100% jest oparty na komiksach rysowanych przez Esada Ribicia, jak tam kto woli. Właściwie malowanych tak naprawdę. Wygląda fenomenalnie, wygląda identycznie jak Thor w komiksach, ten nasz współczesny Thor. Bardzo się cieszę, że go mam. Jest to oczywiście figurka zrobiona przez Gentle Giant, więc jest jakości takiej samej jak Hawkeye. Naprawdę, jest się tak, że tylko z czego cieszyć. I tak jak mówiłem, przy Hawkeye'u Thor wziął wszystkich z zaskoczenia. Nikt się go nie spodziewał, nikt go nie zapowiadał, nagle się po prostu pojawił i wszyscy go chcieli, ponieważ jest świetny. No ale tak, jak widzicie, sama forma w podstawowej pozycji jest super. Mamy głowę w hełmie i ręce bez rękawów. Czyli dwie rzeczy, które właściwie u Thora się zmieniają. Czasami hełm zajmuje, czasami ma rękawy zrobione tak jak nogi. Czyli ta zbroja łuskowa jest tylko, jak widzicie tutaj, częściowo, tak samo na rękawach ma tylko tutaj w połowie. Szkoda, że nie ma wymiennych rąk do rękawów, ponieważ ja akurat lubię go w nich. Szczególnie dobrze właśnie prezentował się w nich w evencie Infinity, czy jak nazywał się ten ostatni, z zeszłego roku. Tam Thor w rękawach wchodził, wyglądał bardzo dobrze, choć z reguły tak naprawdę właśnie jest taki jak tutaj, bez rękawów, wyglądający jak po prostu bóg wojownik i nie chce się mu wchodzić w drogę. Wygląda super. Od razu tutaj weźmiemy go z bliska, rzucimy na niego okiem. Twarz świetna, zdenerwowana, zła. Tutaj mamy hełm, który jest tak naprawdę doklejony, można go łatwo zerwać razem z włosami i tutaj z tą nakładką ze środka. Fajnie, że ją zrobili. Peleryna wygląda bardzo fajnie, dobrze się tutaj układa nad barkami, nad ramionami. Tu zwisa dosyć, nie jest taka twarda, nie jest taka gruba, można nią fajnie poruszać. Tutaj z przodu mamy oczywiście cztery dyski, plus jest taki, przy okazji, że tutaj mamy staw, którego z niektórych pozycji tak naprawdę nie widać. Dyski mamy również z tyłu, te dwa niestety dziwnie są umiejscowione. To ponoć można stąd wyrwać. Włożyć tutaj Mjolnir za pas. Można go również wyrwać z przodu, ponoć. Nie będę tego robił, w każdym razie można by tutaj było. Przez tutaj rękojeść. Wielkie łapska oczywiście Thora. Gigantyczne, wielkie, naprawdę. Tutaj rękawice nabijane kolcami, właściwie ćwiekami. Metal na kostkach. Mjolnir, którym się zajmiemy za chwilkę. Tu mam oczywiście te na pasie. Ciekawostka, klata oprócz tekstury skóry, takiej skóry zwierzęcia oczywiście na ubranie, nie ma żadnych zagięć, nic takiego, trochę szkoda. Na szczęście pojawia się tutaj, gdzie ta tunika się kończy, na nogach jest bardziej luźniejsza. Można sobie zajrzeć, oczywiście tę część tuniki można podnieść. Na szczęście dzięki temu Thor będzie mógł bardzo ładnie ruszać nogami, które są na stawach typowych dla DC Universe Classics, Cable'a, Hawkeye'a, tego typu rzeczy. Właściwie Carnage'a. Wszystkie cztery ostatnie figurki mają dokładnie tak samo ruchome nogi. U Thora jest to schowane, więc nikomu nie powinno przeszkadzać, nawet jak ktoś nie lubi takich stawów. Szczerze przyznam, ja spodziewałem się bardziej takich jak u zapaśników Mattel. W sumie nie wiem czemu. No ale mamy właśnie, widzicie tutaj, ta zbroja łuskowa jest tylko z przodu spodni. Buty wysokie. Buty właściwie się kompletnie nie zmieniły w tym kostiumie. W porównaniu do poprzedniego. Także to zostało. No tu mamy jeszcze taką sprzączkę. No, dziękuję w miarę. Jest sprzączka na bucie, możecie mi zaufać. O, proszę bardzo. No i to jest właśnie tak, to jest Thor. Tu mu troszkę obniżymy tę kieckę. Mjolnir można wyjąć z jego łapy oczywiście. Mam nadzieję, że nie jest za ciemno. Naprawdę staram się, żeby było ok z tym światłem. Trochę mu świeci po mordzie. Tak, może będzie lepiej. Mjolnir, tutaj na pewno widać, że jest metalowy. Delikatnie, jak widzicie, połupany.
Szkoda, że tutaj ma nadlewkę, niestety, na połączeniach. No ale cóż, rękojeść opleciona skórą. Skóra tutaj oczywiście się kończy. Dół. Fajny, duży młot, tak jak mówię. Można by to było zdjąć, bo widziałem w internecie, jak ludzie tak robili. Zakładali mu młot tutaj do pasa. Również się da. Można by było go na pewno tutaj po prostu też wcisnąć. Fajna sprawa. No i tak. Skoro torowi już w sumie młot wyjąłem, to mógłbym pokazać wam jedno z pierwszych dodatkowych akcesoriów. Ponieważ tu mamy dłoń, do której właśnie Mjolnir pasuje. Ona jest ruchoma w górę i w dół, żeby właśnie miotem można było fajnie ruszać. Miotem. Można ją wyjąć. Włożyć taką zamienną dłoń. Jak widzicie, otwartą w taki sposób. Co do niej wejdzie, to oczywiście zaraz. Ona nie ma żadnego stawu do ruchu, co ma sens. Tak wygląda po włożeniu. Młot. Włożę tutaj dłoni, żeby się. Właściwie nie, niech leży, niech się zgubi. Dobra. Zakres ruchu. Głowa jest na stawie kulkowym, oczywiście. Bardzo fajnym. Mamy głowę tak. Można ją oczywiście obrócić, gdyby tutaj nie to przeszkadzające. Nie ma najmniejszego problemu. Hełm jest, jak mówię, miękki, więc jak ktoś chce, może go nawet zerwać. Tu mam takie delikatne błyskawice, fajnie narzeźbione, wcześniej tego nie zauważyłem. Ręce oczywiście pełny zakres ruchu, tak, tu, we wszystkie strony, obrót w bicepsie na szczęście. Zgięcie w łokciu jest pojedyncze, nie najgłębsze, ale może być. Obrót w dłoni, tak jak mówiłem, tamta się zgina, ta również się zgina w drugą stronę. Tu zgięcie, obrót, zgięcie takie do tyłu, tak do przodu, bardzo ładne w sumie. Obrót delikatny, obrót również w pasie, tym razem na stawie ciętym, tu jest kulka. Nogi widzieliście, podciągając kieckę do góry można je bardzo ładnie wygiąć do przodu. Do tyłu niestety nie, ponieważ tam jest wyrzeźbiony tyłeczek. Nie kapral. Na boki. Cyk. Obrót. Podwójne kolano. Również nie najgłębsze, ale może być. Obrót tutaj, którego się nie spodziewałem. No i stopa oczywiście we wszystkie strony. Także to jest super. Naprawdę, naprawdę bardzo fajne. No i tak. Teraz kolejne akcesoria, ponieważ zostały nam jeszcze trzy. Po pierwsze, urwiemy mu głowę. Staw zakładam, że jest dokładnie taki jak na Hokaju, na kilku innych figurkach, także kto chce, może sobie zamieniać. Druga głowa wymienna jest taka. Obie te twarze, całe te głowy są. Dam sobie palce uciąć, że są dokładnie identyczne. Tutaj właśnie są nakrojone po prostu włosy, tutaj hełm z całym tym Majdanem. To da się tutaj założyć, nie ma żadnego problemu. Trzeba tylko odpowiednio wepchnąć, poczekajcie. Oczywiście, kto chce, może mieć tora w hełmie bez, w obu opcjach wygląda równie fajnie, choć szczerze mówiąc, ja po prostu wolę tego w hełmie. Tutaj nie wiem, jakoś za duże czoło ma, mógł mieć po prostu jakieś kosmyki włosów zrzucone na czoło czy coś, ale wygląda jak w komiksach, nie ma co się czepiać. Jest bardzo fajny. Bardzo fajny, bardzo, bardzo, bardzo naprawdę fajny. W każdym razie, ja to zdejmę. Nie chcę tej głowy założonej mieć. Wolę tę, w której on wygląda bardziej na wojownika. Dalej, moi drodzy, te akcesoria wezmę z drogi. Mamy jeszcze dwa. Po pierwsze, podstawka. Bardzo licha. O, panie, nie upadaj pan. Podstawka bardzo licha. Nie ma się czym ekscytować, nie jest to typowy poziom Marvel Selectów. W każdym razie można ją wcisnąć w obie pięty, jeśli się chce. Z jakiegoś powodu. Może sobie stać, można ją użyć jako cokolwiek innego, do innej figurki na przykład. Jak tam kto chce. W każdym razie ta podstawka jest tutaj głównie dlatego, żeby Thorowi łatwiej się stało z jego trzecim i ostatnim akcesorium, które jest tak naprawdę najważniejsze, bo Mjolnira w sumie normalnego nie liczę, ponieważ to jest oczywiście wiadomo, że z tym Thor musi być, ale mamy też coś takiego. To jest masa Mjolnirów. Możemy tak naprawdę je policzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 młotów. Wow, 13 ich tu jest. One są zrobione z ABS-u, z twardego plastiku, są puste w środku, w przeciwieństwie do tego, który jest oczywiście miękki i pełny. Puste, ponieważ no, inaczej Thor by raczej ich nie podniósł. Mamy tutaj te młoty, kto chce może je nawet sobie stąd wyciąć, dać innym figurkom. W każdym razie one, jak widzicie, tu mamy efekt symulujący ruch, tu mamy rękojeść. Tak naprawdę to ma być właśnie coś takiego. Bierzemy młoty w rękę. I nimi ruszamy jak jednym. Jak widzicie, tutaj wygląda naprawdę jak szybko obracający się Mjolnir. Wygląda to fenomenalnie. To jest dłoń, do którego się wkłada, ponieważ tutaj
nie za bardzo będzie pasowało. Do tej dłoni natomiast trzeba je po prostu wcisnąć na siłę praktycznie, żeby nie wypadły. O tak. Proszę mi tu stać, proszę się nie ruszać. Tak te mjolniry wyglądają. I tak jak mówię, są to młoty, które, jest to właściwie jeden młot, który jest po prostu szybko przez tora obracany, po to, żeby rzucić czy polecieć, jak kto tam co chce sobie wymyślić. W każdym razie włożę podstawkę, nie jest potrzebna przy większości puz. Zależy co tam ekstremalnego chce się z nim dokonać. No ale powiedzmy, że chcemy zrobić coś takiego. Taka najprostsza poza, czyli tor trochę. Jakoś tak, jakoś. Właściwie to możemy dać mu to do drugiej nogi. Tak. Tutaj kręci młotem. Czyli oczywiście wiecie, że kręci, kręci, chce nim rzucić czy polecieć. Cokolwiek. W każdym razie to akcesorium jest właśnie po to. Jedna rzecz, która mi się nie podoba w tym momencie. Chciałbym, żeby do takich puz, do takiego on właśnie kręci młotem, chce nim rzucić coś takiego do wysuniętej ręki, dało się włożyć lewą dłoń, która jest rozłożona na płasko, czy całkiem tak, czy po prostu tak. Tak jak miał Thor z Mrocznego Świata i ten, który zostanie właśnie wznowiony do Avengersów 2. Tamten miał taką dłoń, ten niestety takiej nie ma. Na pewno później będzie można je pozamieniać między nimi. To by się przydało. Nie zaszkodziłoby. Wyglądałby naprawdę fajnie. Możemy oczywiście mieć tak. Możemy mieć ten młot również nad głową, jeśli się go odpowiednio wyjmie. O, tak. Tylko w tym momencie właśnie trzeba uważać, żeby po prostu nie przewaliło go do tyłu. Ale jak widzicie, wygląda naprawdę dobrze, akcesorium jest świetne. Jeśli się to wszystko tylko odpowiednio ustawi, naprawdę Thor będzie robił gigantyczne wrażenie z tym młotem. I na pewno do takich właśnie dynamicznych ustawień figurek, jakichś tam displayów, bardzo, bardzo się nada. Ja w każdym razie, nie wiem, z reguły swoje figurki stawiam statycznie i mimo tego, że tamto akcesorium jest po prostu cudowne, będę wolał raczej Thora mieć z tym Mjolnirem. A tak poza tym, mówiąc o tych różnych torach, innych rzeczach, jakichś tam stawianiu figurek koło siebie, nie zaszkodzi kilka porównań. Kilka, ponieważ tutaj jest z czym tora pokazywać tak naprawdę. Jeszcze mam kokieckę ściągnę niżej. Dobra. Tak, figurka jest. Co by tutaj pokazać? Ano, oczywiście, każdy, kto zbiera Marvel Selecty, powie, a ja bym go chciał zobaczyć z poprzednim torem. Z tym poprzednim współczesnym torem, tego klasycznego nie mam. Filmowego również jeszcze nie mam. To jest tak, to jest tor, jak widzicie, nowszy, starszy. Astonishing, jeśli dobrze kojarzę, ten się nazywał. Ten jest Mighty Thor. Figurki zdecydowanie różnią się wzrostem. Jest tu pół głowy różnicy, Mjolniry są inne. Można je powymieniać między nimi. Ten bardzo ładnie wchodzi do tej dłoni. Na odwrót nie do końca. No ale jest, jak widzicie, różnica, tak jak mówię, minimalna. Można pozamieniać między nimi jakieś części, jeśli ktoś by chciał. Do tego ktoś mi powie, hej, a ja zbieram Marvel Legends. No to proszę bardzo. Zbierasz, to masz. Tu jest Thor, pierwszy z Marvel Legends od Hasbro. Który jest delikatnie niższy od tego selecta, więc od tego będzie również niższy. Mjolniry także da się zamienić. Nie ma najmniejszego problemu. Wyglądają bardzo fajnie. Co by tu jeszcze pokazać? Co by tu jeszcze pokazać? Ano na przykład, skoro Thor, to Loki. Loki, mój ulubiony. Nie ma dużego wyboru tak naprawdę. Mój ulubiony Loki. Marvel Legends. Dosyć różnicy we wzroście jest. Mnie to pasuje, ponieważ Loki może być moim zdaniem mniejszy od Thora. Ważne, żeby tak czy siak był duży. Ma dosyć mało umięśnione łapy w porównaniu do tego. No ale cóż, wyglądają razem dosyć fajnie. W każdym razie pozbywając się Lokiego, z czym tu jeszcze porównać Thora? Ano, oczywiście może jacyś Avengersi. Zrobimy tak. Po pierwsze, czemu nie? Kapitan Ameryka. Filmowy, ale mój ulubiony select. Mój ulubiony select Kapitan Ameryka, powiem wam tak. Bardzo, bardzo świetna figurka. Również Gentle Giant, także nie ma co się dziwić tak naprawdę. Wyglądają ze sobą bardzo fajnie. Do tego inny Marvel Select. Hawkeye. Ten całkiem najnowszy. Również Gentle Giant. Od razu widać, patrząc na niego, na to jak się rusza szczególnie,
że on i Thor dzielą tych samych twórców po prostu. Wyglądają po prostu idealnie razem ze sobą. Dlatego chciałbym, żeby Marvel Select wyprodukowało jeszcze więcej figurek z Marvel Now. Nie, znaczy, niekoniecznie w sumie. Niektóre kostiumy są trochę durne. Ale im więcej zrobionych przez Gentle Giant, tym lepiej po prostu. I po trzecie, ostateczne. Jeszcze jeden Avenger, ten, którego mi tutaj brakuje. Ten, który niestety, który ma fajne figurki Marvel Select, ale nie będę pokazywał tej Selecta. Mamy oczywiście Iron Mana, Bleeding Edge, Sentinel Iron Man z zapalonym reaktorem, dlatego tutaj troszkę się świeci, trochę go nie widać, ale jest. Jak widzicie, oni wyglądają tak, ta drużyna wygląda po prostu fenomenalnie. Wszyscy są bardzo dobrego wzrostu względem siebie. Może Thor powinien być jeszcze pół głowy wyższy na przykład. Może nie. W każdym razie jest to o wiele szerszy, o wiele większy. I wszyscy naprawdę, naprawdę wyglądają super. Iron Man jeszcze przy okazji zgaszę, żeby go zobaczyć dokładniej. Jak widzicie, naprawdę wyglądają fenomenalnie. Thor jest najwyższy, Iron Man jest drugi. Hawkeye, Kapitan. Delikatna różnica jest między nimi. Naprawdę wyglądają zdumiewająco super. I to właściwie tyle, ludzie. Dajcie znać, jak Thor wam się podoba. Mam nadzieję, że tak bardzo jak mnie, ponieważ figurka jest genialna. Powiedzcie mi, z którym akcesorium byście go wyświetlali, z którym byście go mieli na półce, czy z Mjolnirem jednym, czy z tymi wieloma. Jaki macie na to pomysł i czy też chcielibyście więcej Avengersów i właściwie nie tylko, robionych przez Gentle Giant w najnowszych swoich kostiumach, czy raczej wolicie klasyki. I to właściwie tyle, ludzie. Dajcie znać jeszcze raz, co myślicie i do następnego, ludzie. Na razie.